I co? Pociśniemy taką gierę jak League of Stickman. Tak, tatusiu. Zobaczymy co to. To się wiem co to, bo już próbowałem w to grać, tylko jeszcze nie próbowałem tego wrzucać na YouTube'a. Event 7 day climb. Najbardziej lubię robić climb. Jak jest to? A najmniej lubię robić pay. Dobra, jakiś free, ale nie będziemy oglądać reklam. Dajemy kampanię. A nie, poczekajcie, bo coś mi wpadło tutaj. O, to jest. Okej. Okay. Shoot. Dlaczego ja wsiadłem tu, jak mogłem tu? Nie mam żadnego equipment, czyli to co tam wpadło, trzeba czytać, ale dobra. Nie teraz te numery campaign normal i próbujemy. Oczywiście przesadziłem i nagra się tak głośno, że nie będzie nic słychać, dlatego przyciszka. A i tak na pewno będzie słychać wszystko, bo ja mam zrąbany głośniczek i ja na przykład w tej chwili nie słyszę w ogóle dźwięków gry, ale wiem, że na nagraniu będzie je słychać dobrze, dlatego nie mogę dać głośniej. I zawsze się na tym łapię, że daję głośniej, znaczy już teraz też tak mniej, no bo już no jakby nagrywam codziennie coś tam i pamiętam, że będzie w topa, jak tego nie zrobię. Kurde, użyłem najfajniejszego skilla, który mam. Po nic. No realnie na normalu to ta gra jest prosta. W sensie, no można sobie po prostu pykać, nawet nie zastanawiając się, jaki skill się używa. A jak będzie później, no to już pewnie standardowo okaże się, że tak łatwo nie jest. No ale dobra, pociśnijmy jeszcze ten normal i zobaczymy potem, właściwie już będzie szansa na to, żeby zobaczyć, jak wyglądają dalsze poziomy. Nie wiem, czy standardowo te postacie każdy ma na starcie gry. Ja akurat mam te dwie postacie i w sumie nie są złe, ale jak wziąłem na próbę jakąś postać, która jest za hajs, no to bez porównania, po prostu no i skille, i postać fajna, i no na pewno, jeżeli miałbym ją możliwość wybrać, to na pewno wybrałbym tę postać za hajs. Nie bardzo się wczuwałem, jak się nazywa ta postać, i no, ale no, taki mak, który po prostu czesał niesamowicie. Na tym normalu to właściwie każdą postacią... O, coś mi wpadło, ciekawe co. To właściwie każdą postacią się czeszę, jak widzicie, bez problemu, nawet nie używając skilli mogę sobie pozwolić na... O kurde, i tablic, i tarcza, i ten. Fajnie. Także no nie jest nic trudnego, tutaj nie ma. Coś. Okej. Nic trudnego na normalu nie ma. Ślicznie pomalowałeś rączkę, bardzo fajnie. Czyli po prostu chapter 2 mi wpadł od razu na normalu, a chciałbym zobaczyć, czy... Aha, okej. Po trzecim chapterze można już walczyć w Elite. No dobra. Zobaczmy to, ten equipment, który wpadł. Tarcza. HP 300. Def 8. Def 16. Dziwne, że mogę mieć na przykład dwie koszulki, nie? Upgrade. Aha, czyli to jest potrzebne. I ten się nazywa Gus. A ta albo ten się nazywa Adh. W sumie tutaj... No, bardzo fajnie pomalowałaś, bardzo. Tylko tata będzie musiał później czyścić, tak?
No, spróbujemy to ehantować po prostu, bo tutaj to jest tanie, biorąc pod uwagę, ile tych dziwnych monet wypada. To dobijmy. Mama się napracowała. Ala, nie maluj po jej pracy, maluj po swojej pracy i nie bierz do buzi tego mazaka. To jeszcze się ubrudzisz, to mazaki nie są wcale dobre. Sorry. Co ty robisz? Nie! Alu. Tata, ale bierz mazak do buzi? Nie bierz do buzi mazaka, no. Nie biję. I masz teraz całe zielone usta. Dobra, nieważne. Chapter 2. No, masz tak, rękę zieloną, usta zielone, wszystko masz zielone. Jakże tak powiem. To mi pomożesz jej? Ja tu dokończę sobie filmik. Weź. Wystarczy jej włączyć światło i uruchomić wodę, no. Potem zamknąć wodę i wyłączyć światło. Chyba nie będzie mi dane nagrać 10-minutowego odcinka, bo muszę iść umyć ręce córce, ale no tak to wygląda, jak widzicie. Hej. Jeszcze update'ujemy skille. Ten ma 20 ataku bez enhantu. Aha, można w ogóle wszystkie włożyć. Co za giera. No dobra, póki tam nie ma jakiejś czówki na to, że nie ma już miejsca w equipmencie, to spoko, to możemy to zrobić. A potem już się zaczniemy wczuwać. W sensie ja się zacznę wczuwać. Cóż, no nie będę zaczynał następnego, lecę, wzywa mnie temat z córką, także narka. Do następnego odcinka. Hello.